trakcie realizacji poprzedniego materiału nikt prócz burmistrza Witolda Rudolfa nie chciał z nami rozmawiać. Dzisiaj, gdy decyzje zostały już podjęte, sytuacja się odwróciła. Udało nam się spotkać z dyrektorem biura Związku Gmin Karkonoskich Witoldem Szczudłowskim, który szczegółowo opisał nam relacje i zależności pomiędzy Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami a prywatną firmą Green Energy Power. Ten drugi podmiot w ostatnim czasie przekonstruował swoją instalację w Kostrzycy pod potrzeby produkcji pelletu, czyli wysokoenergetycznego paliwa. To, co wszystko jest przetwarzane i z naszych zasobów, bo mamy zgromadzone odpowiednią ilość, i za co Green Energy Power, podkreślam, płaci nam, te same surowce, gdybyśmy chcieli zutylizować, a nasza spółka przetargi takie robiła w roku ubiegłym, musielibyśmy zapłacić za utylizację jednej tony ponad 200 zł. To są średnie ceny, które funkcjonują na rynku w Polsce. I oto mamy taki układ ekonomiczny, to podkreślam. Mamy zgromadzone odpady, które przekazuje KCGO do Green Energy Power, za co nie płacimy. I wariant mamy drugi, ewentualnie gdyby nie było Green Energy Power w tym momencie, mamy odpady zgromadzone, które musimy zutylizować, bo tak wysokoenergetycznych odpadów nie wolno składować. Green Energy Power uzyskał na swoją działalność wszystkie potrzebne zgody, ma gotową technologię, a teraz potrzebuje surowców. Green Energy Power musi się również bilansować. Rynek w Polsce śmieciowy z przetworzenia nie jest rynkiem normalnym. Ceny, które Green Energy Power uzyskuje ze sprzedaży, nie pokrywają kosztów, a więc trzeba te koszty równoważyć również przyjmowaniem odpadów z innych, bo Green Energy Power przyjmuje odpady już po tej cenie komercyjnej. My nie musimy płacić, ale inni muszą za to zapłacić. I tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli aneksu, który już został podpisany przez Zgromadzenie Wspólników Związku Gmin Karkonoskich. Niestety, o ile szczegółowo usłyszeliśmy o modelu współpracy pomiędzy wysypiskiem w Kostrzycy a prywatną spółką, tak niewiele informacji udało nam się uzyskać na temat podpisanego aneksu. To już jest układ między spółkami. Zakładamy, że będziemy rozwiązywać również problem drugiego RIPOK-u w naszym regionie i takie rozmowy trwają, czyli spółki z Aniką w Lubawce. Bo dlatego, że te dwie instalacje w subregionie mają obowiązek nałożony przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami do współpracy. Czyli z Lubawki, rozumiem, skądś jeszcze? Takie rozmowy, ale to proszę pytać Green Energy Power, ja nie mogę być pośrednikiem, to są już czyste rozmowy handlowe. Aneks określał tylko proporcje ilości, ile odpadów schodzi z naszej linii technologicznej, ile Green Energy Power będzie mógł przyjmować, tym bardziej, że cały ten proces przyjmowania odpadów jest kontrolowany przez naszą spółkę. Jak ma się to w liczbach? Ile Green Energy Power ma przetwarzać tego odpadu z KCGO, a ile może przyjmować z zewnątrz? Ale to proszę zapytać Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami, to jest też informacja handlowa. Myślę, że prezes co prawda jest na RUP-ie, będzie w poniedziałek. Czy to prawda, że Green Energy Power odmówiło przetworzenia tego odpadu, który znajduje się w KCGO, a który ostatnio został przewieziony z Lubawki, tłumacząc tym, że ten odpad nie spełnia ich wymogów? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Oczywiście to była próbna partia, żeby właśnie przetestować. Ona też była. Ona została przetworzona? Ona została chyba tak przetworzona. Wczoraj przed południem skontaktował się z nami Robert Kopaczel, prezes spółki Green Energy Power, deklarując chęć rozwiania wszelkich naszych wątpliwości. Dzisiaj niestety do zamknięcia wydania nie udało nam się z nim skontaktować. Mimo to Witold Szczudłowski, dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich, zapowiedział, że w piątek za tydzień planowana jest konferencja prasowa, w której wezmą udział władze Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami oraz Green Energy Power.